Cześć, witam Was bardzo cieplutko w moim kolejnym filmiku. Jesień już w pełni, jak zresztą możecie zauważyć tutaj rozglądając się wokół mnie, patrząc na te czerwone liście. Ale dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że jesień kojarzy mi się też z dłuższymi wieczorami, a jak wiadomo, kiedy wieczory są dłuższe, jest nam łatwiej znaleźć czas na to, żeby poczytać. Dlatego pomyślałam, że przygotuję dla Was konkurs. Fundatorem nagród w tym konkursie jest wydawnictwo Muza, a do wygrania są dwa egzemplarze książki Mafia nie daje czasu. Ta książka powstała na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez Annę Vinci z byłym mafiozo Gaspare Mutolo. O tej książce mówiłam w jednym z poprzednich filmików, w jednej z poprzednich recenzji, więc jeżeli jesteście zainteresowani właśnie wygraniem jednego z tych dwóch egzemplarzy, to odsyłam Was do filmiku z recenzją. On powinien pojawić się gdzieś tutaj, więc mam nadzieję, że na niego klikniecie i odświeżycie sobie moją recenzję. A póki co, jeżeli chodzi o zasady tego konkursu, to nie są one jakoś skomplikowane. Musicie po prostu subskrybować mój kanał. Pod tym filmikiem musicie napisać komentarz "biorę udział" oraz podać mi swojego maila. Tylko tyle. Tylko tyle dlatego, że ja bardzo lubię rozdawać Wam te książki. Jest mi bardzo miło, kiedy na przykład ogłaszam wyniki i później dostaję maila zwrotnego: jak to ja wygrałam? Ja nigdy nic w życiu nie wygrałem czy nie wygrałam. Jest mi wtedy strasznie miło, że mogę zrobić komuś taki prezent. Mam nadzieję, że tym razem się Wam poszczęści, że uda Wam się wygrać książkę Mafia nie daje czasu. Tak jeszcze na szybko, jest to historia człowieka, który zlecił wiele morderstw, który był wykonawcą wielu morderstw, ale któremu udało się uniknąć właśnie tej osławionej zemsty mafii. Jeżeli lubicie czytać o mafii, to myślę, że książka może się Wam spodobać. Aha, konkurs trwa do 19 października, to jest chyba niedziela, jeżeli się nie mylę. W każdym razie do 19 października do północy. Wyniki konkursu, jak zawsze, ogłoszę na moim profilu na Facebooku i oczywiście uaktualnię opis tutaj pod filmikiem. Mam nadzieję, już chyba któryś raz to mówię, mam nadzieję, że się Wam poszczęści i że książkę będzie się Wam bardzo przyjemnie czytało. Tym razem już się z Wami żegnam, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Wkrótce na moim kanale pojawią się kolejne ciekawe konkursy, więc nawet jeżeli nie uda Wam się wygrać w tym konkretnym konkursie, to może poszczęści Wam się w innym. I papa. Widzicie, nie byłabym sobą, gdybym nie próbowała zrobić gwiazdy z mojego psa, który chyba gwiazdą być nie chce. Co to jest? Popatrz się ładnie, bo na pewno wszyscy się za Tobą stęsknili. Uśmiechnij się. Uśmiechnij się ładnie. Albo się nie uśmiechaj. W każdym razie teraz już naprawdę się z Wami żegnam.